kochani, nazywam się Karol. Chciałbym pokazać Wam, jak od kulis wygląda mecz piłkarskiej Ekstraklasy, jak wygląda praca fotoreporterów podczas meczu Lechia Gdańsk, Legia Warszawa. Będzie się działo. Jesteśmy, proszę Państwa, w Gdańsku, jak widać. Widać tutaj kolegów z policji. Ja pierdzielę, to normalnie święta. Jesteśmy właśnie na stadionie Energa Gdańsk. Jest ze mną Błażej Łukaszewski, speaker m.in. Jezioraka. Zgadza się. Już niedługo odbędzie się mecz piłkarskiej Ekstraklasy Lechia-Legia. Niech zwycięży lepszy. Myślę, że remis z lekkim skazaniem na Lechię. Takie 2-1. Ja ogółem w meczach z Legią Lechii przynoszę pecha, to więc pewnie będzie remis. Panowie fotoreporterzy, jaki będzie wynik? Zaryzykujesz? Ja nie zaryzykuję, ogólnie remis. Albo 0-0 po słabym meczu, albo po bardzo dobrym meczu 2-2. Na pewno będzie dużo bramek, tak mi się wydaje, że ofensywnie. Ale będzie kompletnie inaczej niż mówimy. Na meczu to Piotrek stawia na Lechię. also don't have a lot chances to like we want to win the game. So I think the result. Wartościowy punkt też, bo osiągnięty w taki kontrolowany sposób. Czyli po to trenujemy, żeby pokazywać później taką dyscyplinę na boisku. Legia nie była łatwym przeciwnikiem, wiemy, że jest drużyną, która jest na fali i potrafiliśmy tak to taktycznie ułożyć, skontrolować, że można